so the next item on the agenda, which is a parliament statement, the need for the eu's continuous support for ukraine, we will have a round of political speakers from all political groups, starting for the epp group with andrei halitsky. Good morning. Dzień dobry. Gratuluję Pani Przewodnicząca. Bardzo się cieszę, że mogę Panią zobaczyć się tutaj przed nami. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dzisiaj pierwszym mówcą podczas nowej kadencji. To zaszczyt. Bardzo dziękuję. Chciałbym wygłosić kilka zdań na temat inicjatywy którą jest, jak wiadomo, wspieranie Ukrainy, tak jak powiedziano, ale chodzi tutaj tak naprawdę przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, nasze wspólne bezpieczeństwo w Europie. To jest największe wyzwanie, przed którym teraz stoimy, dlatego że my w Polsce doskonale rozumiemy te kwestie i chciałbym podkreślić, że mamy na ten temat bardzo jasne stanowisko. I teraz przejdę na język polski. Bardzo chętnie powiem coś po polsku, więc bardzo proszę założyć słuchawki. Szanowni Państwo, Wysoka Izba. W imieniu Europejskiej Partii Ludowej chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo szybką i sprawną i pełną zrozumienia pracę koordynatorów, nowych koordynatorów, przedstawicieli pięciu grup politycznych, bo tak szeroko dzisiaj. Prezentujemy tę rezolucję. Chciałbym podziękować w imieniu Europejskiej Partii Ludowej, inicjatorów tej rezolucji, grupie socjaldemokratów, grupie europejskich konserwatorów i reformatorów, konserwatystów i reformatorów, grupie Renew Europe, grupie zielonych. Byliśmy bardzo blisko też, żeby grupa The Left, mając konstruktywne poprawki mogła być sygnatariuszem tej rezolucji. Dlaczego to szerokie spektrum jest tak ważne? Bo mówimy dzisiaj o naszej przyszłości, o bezpieczeństwie jako Izba, jako cały Parlament, jako cała wspólnota europejska. I myślę, że używając cytatu premiera Donalda Tuska, wszyscy mamy świadomość, że kto pomaga Ukrainie, pomaga dzisiaj także sobie, pomaga Europie, pomaga bezpieczeństwu naszych społeczeństw, które reprezentujemy w tej Izbie. I nikt nie ma prawa nazwać siebie patriotą, jeżeli temu bezpieczeństwu się przeciwstawia, jeżeli tej współpracy się przeciwstawia, jeżeli próbuje tę wspólną naszą pomoc i aktywność ograniczać. Mówię o tym w kontekście ostatnich wydarzeń, dlatego w tym trudnym okresie, kiedy z jednej strony wybieramy naszą reprezentację, ale proces legislacyjny dopiero zaczniemy we wrześniu po, po przerwie, parlament nie może nie reagować na wydarzenia z ostatnich dni. Bardzo ważne wydarzenia, dramatyczne wydarzenia, ale także takie wydarzenia, które powinny spowodować naszą refleksję. Stąd ta rezolucja, stąd ten dokument. Które podkreśla kilka rzeczy, niezmiennie. Niezmiennie nasze wsparcie dla Ukrainy, dopóki Rosja nie zostanie pokonana. To ona napadła na Ukrainę, to Putin wydaje rozkazy zabijania dzieci, to on jest ścigany listem gończym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i powinien stanąć w Hadze, przed obliczem wymiaru sprawiedliwości a nie być negocjatorem, partnerem do politycznych rozmów. Jego miejsce jest w Hadze i tam skończy, bo sprawiedliwość i wolność zwycięży. I to jest nasze zadanie, Europejskiej Wspólnoty, by Ukrainie, która dąży do samodzielności, wolności i wyboru europejskiej przyszłości, pomóc także w naszym interesie. Ukraina będzie miała wsparcie gospodarcze, polityczne, ale także musi mieć wsparcie militarne. Thank you. Stąd Sorry, the time is over. Apeluję o to, by głosować jednolicie nad przyjęciem tego tekstu. Ukraina musi mieć nasze wsparcie w imię naszego bezpieczeństwa. Zróbmy to razem wspólnie, silnie, jednym głosem. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Halicki.